Witam Państwa, Joanna Sikora. Jutro termometry wskażą nawet 17 stopni w cieniu, za to w niedzielę szok termiczny, nawet 10 stopni mniej. Szare niebo w weekend zasponsorują nam układy niżowe. Front atmosferyczny na razie ściąga nam cieplejsze powietrze. On cały czas pracuje i niestety przesuwa się. I pojutrze odczujemy chłód. Prognoza na noc. Zachmurzenie duże, parasole przydadzą się mieszkańcom północnej Małopolski. Temperatura spadnie do 7-8 stopni. Mieszkańcy Podhala zobaczą 3-4. Wiatr jest słaby, głównie południowo-zachodni. Sobota początkowo będzie ładnie. Chwil ze słońcem powinno być dość dużo. W drugiej części dnia znów zacznie się chmurzyć. Synoptycy wspominają o słabym deszczu. Wiatr chwilami powieje mocno. Ciepło 17 stopni w Krakowie, Tarnowie i Chrzanowie, 15 w Oświęcimiu i Andrychowie. W Krakowie wiatr powieje z prędkością do 60 km na godzinę. Deszcz spadnie około 13-14. Ciśnienie w dół, lecz dla większości z nas w odczuwaniu nie powinno mieć to większego znaczenia. A w kolejnych dniach niebo szczelnie zakryją chmury, może się błyskać. Czeka nas duży spadek temperatury od 7 do 9 stopni. Uwaga działkowcy, spodziewajmy się również nocnych przymrozków. Był PM10. Mapa mówi sama za siebie, powietrze będzie czyste. Spokojnego wieczoru życzę i do zobaczenia.